Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy dzisiaj na tak zwaną wyspę Uriziela. Idziemy się do niego dostać, tylko najpierw musimy sobie udostępnić miejsce na teleport. Pozbędziemy się tego światełka i sobie odpalimy teleporcik. W ogóle miałam sobie poza odcinkiem zrobić handel i sobie kompletnie o tym zapomniałam. Mamy kryształ teleportacyjny. Ten kryształ emanuje mroczną energią. Lecimy, zrobimy F5 i przed nami nowe, kompletnie miejsce. Jak widzicie, mamy już zombie, które są dosyć słabe, ale nie ma co zapeszać. Witam cię, panie zombiaku. O kurde, gdzieś wlazłam. Jesteś śmiertelny. O kurde! To ty zabiłeś Balaya Renda. Mój pan masz na ciebie czeka. Ale najpierw pozwól, że ja się z tobą przywitą. Tylko bez buziaku. Zamilknij, przeklęta istoto. Twoja marna egzystencja jest obrazem dla mojego pana. Za chwilę zetnę ten kubawa uśmieszek w swojej twarzy. Gij! Okej. Panie czarny magu, jest pan żałosny. Ale to chyba się stało troszeczkę za szybko, w sensie... chciałabym się jeszcze tam rozejrzeć, jeżeli łaska się wrócić. Ale dużo eliksirów i w ogóle. Dobra, te monety to se zachowaj, ja tego nie potrzebuję. Mogę wrócić? Chyba mogę. Jeżeli mogę, to byłoby super, bo wtedy byśmy sobie sprawdzili, czy niczego nie ominęłam. Jezus, się wystraszyłam. Panowie, przepraszam bardzo, ale czy wy możecie krzyczeć ciszej? Dobra, widzę, że jesteśmy nad klasztorem zmiennokształtnych. Ej, tutaj się nie dało wejść? O kurna! Czemu tam się pojawiły trolle? Przecież już zbierałam stąd chromanin i nie było tutaj ani jednego trolla. Jasna cholera. O, to jest w ogóle więcej zombie. I mamy jakąś... ała, szatę. Runę. I opokę ognia. I ten upadły czarnoksiężnik nie miał przy sobie kompletnie niczego. Opoka ognia. Oczywiście to jest szata. Ale możemy sobie ją sprawdzić. I to całkiem w sumie dobra szata. Ma dużo przed ogniem ochrony. Ale wymaga oczywiście też sporo many. Chciałabym może bardziej telekinezę. Zobaczyć. Oddech śmierci. Wiecie co? Ja prawie ominęłam przed chwilą ten miecz. Zajebiście po prostu. Spodziewałam się po sobie wszystkiego, ale nie tego. Dobra, w ten teleport na chwilę obecną nie chcę wchodzić. Okej, miałam powiedzieć, że pierdolnie mnie zaraz bariera i mnie właśnie pierdolła. Świetnie, gratuluję samej sobie. Ale kurde, te trolle mnie kuszą, będę musiała w takim razie się do nich udać. Tylko może lepiej nie teraz, chociaż z drugiej strony. Czemu nie teraz, nie? Dobra, zróbmy sobie F5, F9 i kurczę. Może by te trolle sobie pokonać. Gorzej, jeżeli to są te takie jakieś wzmocnione trolle czy coś. Wkurza mnie to, że się nagle teraz pojawiły, bo powiem szczerze, że przydałyby się zawsze wcześniej. No ja chyba niewiele... O, fuck. Może tamten do mnie nawet nie dojdzie. Jest szansa wyklepać sobie tego trolla. Wiecie co? Tego się nie spodziewałam, że będę klepała trolle w taki... sposób. Mamy z nich kły i mamy z nich skóry. Wiecie co? A może one się tutaj pojawiły w momencie, gdy... Jakby to powiedzieć...
No wiecie, w momencie, gdy po prostu... Co mam pod zero? Nieznany. Może one się tutaj pojawiły w chwili, gdy zaczęliśmy szukać sobie tych składników do Ulumulu. No bo jak pamiętacie, no potrzebowaliśmy do tego kroły trolla, tak? A wcześniej, w sumie, nie mogliśmy ich za bardzo nigdzie zdobyć. Więc może gra nam dała z takiego powodu właśnie te trolle w tym miejscu. Ale troszeczkę za dużo tych kół, bo tam chyba wystarczył jeden. Dobra, widzę, że my musimy się udać tutaj. Niczego nie znajdziemy już na tym placu. Ten oddech śmierci, to się tak chyba nazywało, to był miecz. Pożoga ostrze, niosący światło. Uriziel mściwa, oddech śmierci. Aha, mam już takich dwa. No dobrze. Sprawdźmy przy okazji, czy niczego tutaj kompletnie już nie ma dla mnie. Okej, mamy jakieś groby, ale one nam raczej w tej chwili nie pomogą. My musimy się udać tutaj. I teraz możemy też biegać z bronią, więc to jest na pewno jakiś plus. Zobaczymy, co nas czeka w tym miejscu. Pewnie wylezę gdzieś, gdzie pożałuję, że wylazłam. Oh shit. Niewidzialny strażnik. Starożytny miecz. Skóra wilka i kły. Trochę mi przypierdzielił, nie? Trochę mi przywalił. Dobra. Coś mi powie telekineza w tym miejscu. Orkowe ziele tu rośnie. I to nawet parę. Ale on nas raczej nie interesuje, przynajmniej jeszcze nie. Mamy spory plac do przejścia. Podejrzewam, że tych strażników będzie tutaj więcej. Tych niewidzialnych. Mamy też orków. W porządku. Kurde, ja tak dzisiaj troszeczkę... Wybaczcie, że jestem mało energiczna. Ale też wróciłam z pracy niedawno. Dobra, no może nie niedawno, ale już troszeczkę się tak szwendolę. Okej, tam mamy jakieś przejście, jest brama zamknięta. Podejrzewam, że będziemy musieli się dostać do środka. Mamy też kuferek. I poziomkę. Witam serdecznie. Witam serdecznie twórcę w mojej kieszeni. Okej, widzę, że nie mogę tutaj skakać w ogóle. Bo tak, zioło uzdrawiające. Nie wiem, po cholerę to zebrałam. Tak szczerze mówiąc. Siódemka. Czy jest tutaj coś wartego w ogóle mojej uwagi? No jest niby ten kufer, ale z tego co wiem, niestety sobie zaspoilerowałam akurat ten kuferek u pulchnego niedźwiedzia, to nic w nim podobno nie ma ciekawego. A kodzik jest jakiś taki, dosyć bym powiedziała, bardzo skomplikowany. Więc... No ale kurde, a żal nie otworzyć tej skrzynki, nie? Wezmę sobie karteczkę i spotkamy się już, jak tę skrzynię otworzę. Okej, moi drodzy, udało mi się otworzyć tą skrzynię i jak widzicie, był tutaj zdobiony rapier, który jest chujowy. Chociaż ma dużą premię do walki. I niszczyciel życia. Razy dwa. Niestety, nic ciekawego, zmarnowałam sporo czasu na ten kufer. Cóż, pobiegajmy i posprawdzajmy inne miejsca. Zanim podejdę do tej bramy, to chciałabym się rozejrzeć tutaj. Czy czegoś nie ma tutaj dla mnie? Do znalezienia na przykład. Okej, to wygląda dosyć zjawiskowo. Niewidzialny strażnik tutaj był, który spadł na hita. To było interesujące dosyć. Tylko po co ja tu zlazłam? Według telekinezy to w ogóle niczego na tym połaciu nie ma.
No, ale chyba warto się rozejrzeć, nie? Ach, tędy przyszłam. Okej, tu jest jakieś jeziorko. O, witam. Czy to cieniostwór? Wygląda jak cieniostwór, ale boję się, że to coś większego. Hello, my friend. Ała! To jest kuzuar. Miał przy sobie kły i aż 6 sztuk mięsa. Wyglądają jak cieniostwory, ale takie bardziej, bym powiedziała, podrasowane. Przyjdziesz do mnie? Dobra, widzę, że wy macie trochę ze sobą jakieś kłopoty. Tamten jeden szczególnie. Nie powiem, wygląda to wszystko interesująco dosyć. Sporo was tutaj jest. Nie wiem, czy jest jakieś osiągnięcie za zabicie ich. Jakiegoś konkretnego nic z nich nie leci. Ale bardzo ciekawa miejscówka. Wiecie, to są mroczne tajemnice, tu się może dziać wszystko w tym miejscu. Rokowe ziele, no świetnie. Uzdrawiające. Dobra, na pewno jedyna rzecz, która mnie tutaj pociesza w tym miejscu, to to, że za niej jest sporo expa. Mogę przejść, dziękuję. No, tylko że zbagowane krzaki to też nie jest nic najlepszego. Okej, tam ktoś za płotem w ogóle się na mnie zdenerwował. No, ale możemy... Dziękuję. Okej, żadnego jakiegoś takiego większego kuzuara nie było. Żeby dał mi jakąś większą liczbę expa. O, liść dębu. Tutaj ewidentnie mogę wejść. Tylko, że tutaj niczego nie ma. Nie chciałam wejść do wody. Natomiast ten liść dębu jest dosyć interesującą znajdźką, bym powiedziała. Okej, mamy kuferek. Już mi się nie podoba ten kufer, bo pewnie będzie otwieranie go miliona trwało, także spotkamy się, jak go otworzę. Okej, moi drodzy, otworzyłam go i okazuje się, że kodzik jest praktycznie taki sam, jak w przypadku poprzedniej skrzyni. Tylko, że jest skrócony o parę jednostek, także jeżeli będziecie mieli poprzedni kodzik ze skrzyni, tej pierwszej, którą otwieraliśmy, to na spokojnie otworzycie tą. Wystarczy go sobie przepisać i w pewnym momencie po prostu w trakcie wpisywania kodu wam się kufer otworzy. Dobra, tu mi się podświetla to zwierzę. Dobra, w porządku. Musiałabym sobie wyjąć może kuszę ewentualnie, żeby coś jeszcze tutaj znaleźć więcej. Ale chyba nie ma to za bardzo sensu. Idziemy w stronę tej bramy, która była zamknięta i zobaczymy, co tam znajdziemy. Miejmy nadzieję, że nic, co mnie zabije. Nasiona wysokiego dębu. Okej. Oh my fucking god! Czy wy to widzicie? To co ja? Dlaczego tam jest smok? Dlaczego ja muszę do niego iść? Nie podoba mi się to. Tak jeszcze na szybko sobie zeskanujemy okolice, czy niczego tu nie ma. No gorzki chleb to mnie raczej nie interesuje, piekielnik raczej też nie, zioła uzdrawiające. Też już raczej to nie moja bajka. Widzę, że on mnie nie atakuje, to jest jakiś plus, może na jakąś ugodę z nim pójdziemy. Czarny smok. Hello? No, mogę z tobą pogadać? Kolejny kupiec, gotowy oddać życie dla swojego boga. Nikt nie przestąpi progów tej twierdzy, bez małej zgody. A kimże ty jesteś, żeby wzdraniać mi wstępu? Moje imię nic ci nie powie, śmiertelna istota. Będzie tak, jak rzekłem. Nikt tędy nie przejdzie.
służysz Beliarowi? Ja nikomu nie służę, robaku. Jestem wolną istotą. Muszę jednak wypełniać wolę jednego z twoich pobratańców. Jak to musisz? Sam sobie przeczysz. Przecież wcześniej twierdziłeś, że jesteś wolną istotą. A teraz... Zostałem zmuszony do służby przez mrocznego arcymaga. Dla was ludzi nic nie jest święte. Dążycie do swoich celów po trupach waszych wrogów lub tych, których nie stanęli po waszej stronie. Potrafiliście jedynie niszczyć i zadawać ból. Ale teraz ja zadam ból tobie, choć w ten sposób dam upust swej złości. Okej, widzę, że możemy porozmawiać, a przynajmniej spróbować. Poczekaj. Nie wszyscy ludzie są tak okrutni i podstępni jak mroczny arcymag. Nie wszyscy też służą Beliarowi. Dla mnie to bez różnicy. Muszę strzec tego przejścia. Jeśli przepuszczę kogokolwiek, czarny mag zniszczy moje jajo. A więc tak zmusił cię do posłuszeństwa. Co za podły sukniczy. Ty rzeczywiście wydajesz się być inny od niego. Ale mimo to nie mogę cię przepuścić. Odejdź, śmiertelna istoto, póki jeszcze możesz. A jeżeli zechcę ci pomóc, czy wtedy pozwolisz mi przejść? Co proponujesz, człowieku? Odzyskam dla ciebie jajo, a ty pozwolisz mi przejść. Niech będzie. I tak nie mam nic do stracenia. Gdzie mam go szukać? Wiem tylko tyle, że na pewno jest przetrzymywany w jakimś ciepłym i wilgotnym miejscu. Inaczej tętniące w nim życie zgasłoby jak płomień świecy. Słyszałem też, jak kiedyś arcymag mówił coś o wieży mgieł. Tam na pewno wcześniej je przetrzymywał. Nie wiem tylko, czy jaj nie zostało przeniesione w inne miejsce. To mi powinno wystarczyć. Wkrótce odzyskam swój skarb. A jednak dokonałeś tego, śmiertelniku. Odzyskałeś mój najcenniejszy skarb. Jak widzisz, nie wszyscy ludzie to występne bestie. Wielu z nas chce żyć w pokoju, nawet ze smokami. Może jednak zmienię zdanie o twojej rasie. Ale nie myśl, że odtąd będę ufał takim jak ty. Wprost przeciwnie, będę się was wystrzegał na każdym kroku. Możesz być jednak pewien, że wykreślę ze swej diety twych pobratańców. Przynajmniej, no, jakiś czas. Czy teraz pozwolisz mi przejść? Tak. Rób co chcesz. Mnie to już nie obchodzi. Wracam tam, gdzie nie ma krwiożerczych ludzi. Weź ten kryształ. Teleportuję cię poza bramę. Tylko tak można się dostać w obręb murów starożytnego miasta Orym. Kiedyś znosiło się tutaj wspaniałe miasto. Nawet orkowie wiedzieli jak budować metropolię. Jednak przypłynęli tu paladyni Nosa i zrównali twierdzę z ziemią. Na wyspie pozostały jedynie zarośnięte ruiny. Może dziwnie to zabrzmi, ale miło było cię poznać bezimienny smog. W życiu bym nie pomyślał, że powiem kiedyś coś podobnego. Ale ciebie też miło było poznać. Bezimienny śmiertelniku. Uważaj na siebie. Bo twierdza, że roi się od słów arcymaga. Mimo wszystko mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Mhm, i tak nagle po prostu zniknął, tak? No dobra, ale przynajmniej mamy od niego teleport. Fajnie wiedzieć, że no, nie przeniesiemy się bez niego na drugą stronę. Chociaż istnieje coś takiego jak oczywiście B, Marvin B. Ale no skoro mamy teleport, to ja może nie będę marudzić i po prostu z niego skorzystamy. Tylko, co by sobie tutaj wywalić? Może jakiś jeden teleport? Albo na razie możemy w sumie ten dziwny właśnie wyrzucić. Mamy kryształ teleportacyjny, północna część wyspy. To jest chyba to. Paladyn Inosa, zmniejszenie, dziwny kryształ. To nam na razie niepotrzebne. No, to jest raczej ta sprawa. Mam nadzieję, że nie zostanę teleportowana w sam środek orków. Ależ oczywiście, że zostanę.
Ajajaj, niedobrze, niedobrze. O fuck my... O Boże Święty. Niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Jest cholernie niedobrze. Okej. Okej. Okej, mnie tu nie ma. Możesz cholera jasna. Widzę, że wykrakałam ten sam środek. W ogóle tutaj są ludzie? O kurde. Uter. Odejdź, człowieku. Jestem zajęty. Okej, super. Nie mam pojęcia, gdzie jestem i nie mam pojęcia, co robię i co się dzieje. Właśnie ukradłam ci wino. Dobra, nie będę tego kraść. Tu jest... Arthas? Nie widzisz, że jestem zajęty. Sama nie. Ale masz dziwny głos. Długo kazałeś na siebie czekać, chłoptasiu. Zejdź mi z drogi, albo... Albo co, chłoptasiu? Zetrzesz mnie w pył? Nakarmisz mnie swoim żelastwem? Wy ludzie macie takie dziwne poczucie humoru. Czego chcesz? To proste. Twojej głowy. Jestem najemnikiem. Ktoś płaci, a ja zabijam. To dość prosty i niezwykle intratny układ dla obydwu stron. Dogadajmy się. Może przebiję tę ofertę. Śmiem w to wątpić. Poza tym, ja nigdy nie złamałem danego słowa i zawsze wywiązywałem się z kontraktu. Cholera, co za pech. Trafił mi się najemny zbir z zasadami i resztkami honoru. Zakończ mi już tę prowadzącą donikąd polemikę. Czas umierać, chłoptasiu. Ła, mogę coś zrobić? Czemu umarłam? Poczekajcie. Bo wydaje mi się... Aha. Okej. Rozumiem, że oni wszyscy chcą mnie zabić. Jeszcze pożałujesz. Jak najbardziej. Wiecie co, ja tutaj nie będę szła w takim razie. Wiecie co, ja chyba właśnie umarłam 30 tysięcy razy. Także może po prostu stąd chodźmy. Bardzo nie podoba mi się to miejsce, muszę przyznać. Pod każdym względem. No, zombieki to ja mogę bić. Was to się akurat nie boję. Chociaż klepiecie trochę. Ale to nie jest aż tak złe. Spojrzenie zła. To jakiś amulet chyba. Zresztą... O kurde, troll. Witam serdecznie. Spojrzenie zła. Wydaje mi się, że to jest amulet. Ale może mi się tylko wydaje. W ogóle, jak ja noszę pierścionki? Pierścień oczywiście ten i... Pierścień siły plus 10. Takie trochę gówno. Tu mamy lepszy nawet. Wojownika 1. Amulet wojownika. Serce i nos... Czemu ja, kurwa, mać tego nie noszę? Co jest ze mną nie tak? Noszę jakiś shit od przemytników. Kiedy mam serce i nosa. Okej. Pierścień maga balkolista. Dobra, wydaje mi się, że to była jednak jakaś broń chyba. Sprawdźmy. Na pewno nic lepszego od tego, co mam. To są te oddechy, zagłada. To nie była ta zagłada zła? Szczerze? Nie wiem, co podniosłam. Ale widzę, że mamy trolla.
Tylko przydałoby się zapisać i wczytać. O nie, to jest ten pradawny. Ej, ale fajnie wiedzieć, że mogę go już klepać. To znaczy, że moglibyśmy się wrócić do świata Elinę i zaklepać tamtego trolla. I może nawet tamtego smoka. Kieł trolla i skóra trolla. Dużo expa. To na pewno plus. Szczególnie, że jeszcze może uda nam się wbić jakiś poziom w... broń, wiecie, jednoręczną. Okej. Dobra, tam padł ten troll. Nie do końca też wiem, gdzie mam się udać i w ogóle co mamy zrobić. Szukamy Uriziela, tak? Jesteśmy na jego wyspie. To jest akurat rzecz, którą wiemy, prawda? Tu mamy ten obóz orków. Nie wiem, czy ja będę w stanie w ogóle... Że tak powiem, tych orków w ogóle pokonać. Może to być trudne, ale nie mówię, że jest to niewykonalne. Tą elitę na przykład pojedynczo można by było. Ona sama do mnie przecież podejdzie, nie? Tylko ona teraz będzie miała high grando. Okej, wszyscy szamani postanowiają nagle się na mnie rzucić. Okej, nie zmieniliście, widzę, zdania. A może trochę? Dobra, widzę, że szamani są pobagowani. Oh shit! No to się wpieprzyłam trochę chyba. Chodź. Dobra, no nie bij go już! Halo, nie bij go. Stary. Wiecie co? Zapiszemy się na innym slocie, bo się boję troszeczkę tego, co tutaj zaczęłam robić w tym miejscu. Trochę się jednak przestraszyłam. Dobra, tam jest ich więcej. Tam jest ten szaman, on będzie mi sprawiał kłopoty. To był pułkownik? Jak najbardziej. A, bo wy jesteście tu dwoje, dobra. Plus ork elita. Okej, widzę, że już wyciągasz na mnie od razu kosę. Dobra, może by się, myślę, zapisać. Okej, witam. Co wy robicie? Dobra. Widzę, że takie, wiecie, miasto orków, takie rzeczy, ale oni są nie kumaci w ogóle. Chodź do mnie, stary. Ja widzę, że tutaj w ogóle nie ma problemów z nimi. A bałam się, że będą. Co prawda, potrafią mi przywalić. Ale nie ma tragedii. Ciekawi mnie, jak bardzo Uriziel będzie trudny, bo podejrzewam, że będziemy musieli dopuścić do starcia. Mam nadzieję, że w miarę szybko dotrzemy do Uriziela. Okej, chodź. Chodź. W sumie jak oni przychodzą, to jest dużo, dużo prościej. Zanim ta elita zdąży cokolwiek zrobić, to już leży. Ta akurat wyciągnęła broń, zdążyła. Jest pan szaman, który ma ze sobą problemy.
No i dobra. O kurwa, kufry. Niedobrze. Kuferki to ja akurat chyba już zostawię w świętym spokoju. No amen. Bo już mi się nie chce otwierać tego. Cześć. Dobra, widzę, że ładnie się to tępi całość w sumie. No, ty akurat do mnie przyjdziesz. W porządku. Wiecie, tak mnie na początek wyrzuciło w sam środek tego obozu. Ja widzę, że ci orkowie nie wiedzą, co mają ze sobą w ogóle robić. Tu jeszcze jest jeden? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Chodź. Chodź, panie orku. No, trzeba przyznać, że idzie całkiem nieźle. Tu też jeszcze zostało ich tylko paru. W sumie oni są tak dobrze rozstawieni, że nie ma opcji, że wiecie, że będziemy osaczeni. Plus są trochę bubagowani. Bardziej boję się troszeczkę tamtego obozu, tamtych najemników, zabójców, cholera wie kogo i czego. Bo oni wydają się być agresywni. Jestem ciekawa, czy mogę bramę otworzyć? Mogę. To dobrze. To nawet bardzo dobrze. Oj, panie pułkowniku. Nie popisał się pan. Tutaj chyba jacyś orkowie jeszcze są, jak najbardziej. I to są orkowie nieumarli. Dobra, chodź pokrzycz sobie. Okej. Ile będziecie tak krzyczeć? A. O fuck my... O kurde. No to się wpakowałam. Dobra, w 9 od razu robimy. To już wiem, że trzeba panów pojedynczo. Jakoś tak. Okej. I tam chyba demon lata po drugiej stronie ściany. Dawaj, stary. Ała. O fuck. O kurde, nic nie widzę. O. 800 expa za ciebie było, dobra. Jak my w ogóle stoimy z czasem? Tak trochę dziadowsko bym powiedziała, ale z drugiej strony jest całkiem okej. Jak na to wszystko jednak. Kurde, dokucza mi kolano i mi się niewygodnie siedzi na tym fotelu już. Tak czy siak, no wiadomo, nie zrobimy całej tej wyspy Urziela dzisiaj. To jest logiczne. Wiecie co? Chciałabym zobaczyć, bo tutaj mi coś lata. I to wygląda jak jakiś demon. Czy tutaj jakiś demon przebywa? Tak, i to chyba ten demon... O, właśnie ty. A, strażnik świątyni, któremu nie mogę nic zrobić. No to już wiem, co tutaj żyje i już wiem, że tam nie chcę iść. Tego pana strażnika bym chciała wyciągnąć stąd. Dawaj. No.
Może uda mi się go trzymać na dystans, tak jakoś w miarę. No całkiem dobrze to poszło. Teraz jeszcze ty. Widzę, że jesteś nieśmiertelny. Świetnie po prostu. A on coś tam ma ciekawego. Krzyk potępieńca. Co wy na to, żebyśmy tak... pa! Mnie tu nie było i mnie tu nie ma, stary. Ciskasz jeszcze tym we mnie? O kurde! Co ty odczyniasz, typie? Czy wy to widzicie? Ej, ja pierwszy raz widzę... Okej, dobra. To moja szansa chyba. Sobie postanowił wyczarować golema. Maska jakaś tam. Arcykapłan świątyni. Znaczy Beliara. Okej, to wy się tak bijcie do końca świata i jeszcze dalej, a ja stąd idę. Zdobyłam jakąś maskę. Jakąś maskę. Tylko gdzie to będzie? Maska gladiatora. Czyżby to było to? Nie wiem. Ale ten hełm jest dużo lepszy. No, oni się oczywiście nie zaciukają, bo ten kapłan jest nieśmiertelny. Tak samo jak tamten strażnik, który tam był, którego tam widzieliśmy. Dobra, ciekawi mnie, czy są jeszcze tutaj jacyś orkowie, bo jeżeli tak, to sobie ich oczywiście wyklepę. Bez większych, myślę, kłopotów. Ale wydaje mi się, że tak jakoś chyba nie za bardzo. W takim razie wejdźmy sobie tutaj. Kolejny kapłan. Okej, widzę, że ty chcesz ze mną rozmawiać. Jakimś cudem. Także może najpierw dam ci szansę. Tylko nie mam full HP. Zrobiłeś wiele spośród mych braci. Ale już wkrótce sama do nich dołączysz. Okej, no fuck my life. Stary. Trochę jesteś słaby. Jeżeli wy mi powiecie, że Uriziel już na przykład siedzi w tej wieży, to ja chyba walnę. Dick Advo? Nie, nie widzę już do końca, co tutaj jest napisane. Widzę, że ma ten sam set, co jego poprzednik. Dobra, przebiegnijmy się tak naokoło jeszcze. Może nawet z siódemką. Chociaż widzę, że drzewa są dosyć pobagowane. Słyszę, że w środku ktoś coś czyta. No proszę, tutaj były rzeczy. A, bo tu jest skarbiec. Dużo tych rzeczy całkiem. Ciekawe. Mamy też oczywiście kuferki. Na razie te kufry bym zostawiła w świętym spokoju. Jeszcze tutaj można przecież przyjść za chwilę. Chciałabym zobaczyć, co jestem w stanie znaleźć w środku. Czy tam na przykład będzie już Uriziel, czy nie? Bo tak w sumie to nie wiem. I myślę, że jak zajrzymy do środka i ogarniemy, co tutaj się dzieje, to będziemy mogli kończyć. Mamy kolejne szargaryzmy i to widzę, że wszystkie tomy. Więc jest szansa, że tutaj jest właśnie Uriziel. Ulminati, Złota Misa. Zabieram oczywiście mu wszystko z tego stołu. Ma kuferek.
Ma też jakiś kryształ i jeszcze jeden kuferek. Tak, to jest Uriziel. Mogę czytać, czy nie mogę? Nie, nie mogę. Nasz bohater nie umie czytać. Mam cię, stary. Długo kazałeś na siebie czekać, śmiertelniku. Ty jesteś? Tak, ja jestem Uriziel, arcymag samego Beliara. To przede mną drżą pradawni i ten ich ciotowaty bóg. Zapewne przybyłeś tu w konkretnym celu. Pozwól, abym poznał twoje musi. Pradawni omamili cię swoimi zjadliwymi sługami, tak samo jak i mnie. Zapewne oczekujesz, że podzielę się z tobą swoją wiedzą. Jesteś głupcem, jeżeli tak myślisz. Nawet nie powiedzieli ci, czym jest ten potężny relikt, który sobie przywłaszczyłem. Skąd to wiesz? Twoje myśli są równie zrozumiałe, co grymas na twojej twarzy. I jesteś przekonany, że służysz dobru? Myślisz, że jesteś wybrańcem Innosa? Chcesz dokonać wielkich czynów w służbie dobra? Twoje przeznaczenie jest twoim największym skarbem, ale i największym przekleństwem. Nie rozumiem. Twoje przeznaczenie nie zostało jeszcze określone przez Bogu. Jesteś panem własnego życia, śmiertelniku. Tylko od ciebie zależy, co uczynisz. Ja dam ci potęgę i mistyczną wiedzę, która uczyni z ciebie najpotężniejszego spośród śmiertelników. Radami rzucają ci tylko ochłapy i karmią złudnymi nadziejami. Nigdy ci nie zaufają, nigdy nie staniesz się jednym z nich. Ostrzegali mnie, że będziesz próbował mnie omamić. Ja ci daję tylko wybór. Mogłem cię zabić już dawno. Jest jednak w tobie ogromny potencjał, który szkoda by było zmarnować. Decyduj, śmiertelna istota. Wybierasz potęgę czy śmierć. Nigdy nie zostanę sługą Beliara. Nadszedł twój kres, podróżdżajno. Szykuj się na śmierć. Trochę szkoda będzie cię zabijać, ale to twój wybór. Niech i tak będzie, wybrańcze. Beliarze, ukaż temu głupcowi swoją potęgę. Co się ze mną dzieje? To był zimny pocałunek pana Mroku Głupcze. A teraz spotkasz się ze śmiercią. Okej. O kurde. O fucking Christ. Widzę, że walka z Urizielem jest jakąś nietypową walką. Czy ja dobrze wybrałam? O kurde. Trochę dużo tych demonów. Ale w sumie żaden z nich mnie nie atakuje. Co jest? O kurde. Co tu się... Oh, fuck. What the hell? What is going on? Ale one są cięcy. Stary. No, te szkielety to mi za wiele nie robią. Wow! Co jest? Nic nie widzę. O... Ej, co mnie zabiło? Długo kazałeś... Ty je... Dobra, fuck. My life. Nie. O... Chyba nigdy nie zostanę sługą Beliara. Nadszedł twój kres, podróżdżajno. Szykuj się na śmierć. Dobra, F9, oczywiście. Co? Długo. Ty... Jesteś... Co ja zrobiłam? Zapis taki... Nigdy nie zostanę sługą Beliara. Nadszedł twój kres, podróżdżajno. Szykuj się na śmierć. Trochę. Chyba zrobiłam stały zapis, nie? Tak. Dokładnie. Okej, czyli mamy jakąś arenę taką jakby śmierci. Hmm.
Dobra. Jesteśmy w stanie tutaj sobie jakoś radzić. Chociaż nie wiem, czy tego starcia nie zrobimy sobie... O cholera. Dobra, niedobrze jest chyba. Okej, pojawili się strażnicy, ale oni widzę, mają ze sobą kłopoty. Podprowadźmy ich, żeby ich ta kulka sama rozwaliła. Chociaż widzę, że... Może się uda. A, tam jest Uriziel na górze. Okej, to ja sobie poczekam w takim razie. Będziemy teraz robić stałe zapisy. W ogóle to powinnam kończyć odcinek, ale jest taki moment, że ja nie wiem, czy... Okej, widzę, że znowu nam się pojawiły... szkielety, tylko że tym razem w ilości... ogromnej. O kurna! O shit! Okej. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że tą bitwę z Urizielem zostawimy sobie na kolejny odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten. Wiem, że to taki trochę, wiecie, cliffhanger i w ogóle. Natomiast, no, jestem zmęczona po pracy. Jutro znowu idę do roboty i po prostu potrzebuję się wyspać. Jeszcze ten odcinek jest do zmontowania, do wrzucenia. To akurat jutro, ale no, musi się zmontować. A raczej sam się nie zmontuje. Muszę ja go zmontować, on się musi wyrenderować. Ja już lecę po prostu odpocząć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się już w kolejnym materiale. W niedzielę oczywiście, za tydzień o 16:00. Trzymajcie się i cześć!